Dzień dobry w kolejnym dniu. Dzisiaj jestem już w Szczyrku i właśnie zaczynam podejście niebieskim szlakiem na Skrzyczne. Wybrałem chyba jeden z najtrudniejszych wariantów, ale nie dlatego, żeby jak najszybciej się dostać na Skrzyczne, tylko po prostu spróbować czegoś innego. A widzę, że będę szedł wzdłuż kolejki linowej. No i podejście od razu jest w górę. Wygląda na to, że endurowcy tutaj lubią ryzyko, naprawdę. Skocznia i od razu w drzewa. Widać, że nic nie widać. Taka mgła. Im wyżej, tym gorzej. Właśnie, tak to wygląda. Idziemy do góry. Nie wiem, ile mi zostało jeszcze. To ogólnie wyglądało mi na krótki szlak. Szlakiem niebieskim bardzo szybko dostanę się na Skrzyczne. Muszę będzie powrót. Bo planuję wrócić troszkę inaczej. Nie tym, a zrobić pętlę dzisiaj. 15 minutes later. Ja myślałem, że to wczoraj było w miarę ciepło. Nie no, wczoraj to było zimno, wczoraj po prostu zamarzałem. Dziś jest świetna pogoda, bo jak widać, ściągnąłem kurtkę. Ze względu, że już mokry to byłem, ale od środka, czyli się pociłem za bardzo. Na opady się nie zbiera, ale mgła jest olbrzymia. Zresztą widać tutaj dookoła, jak się robi już mlecznie biało. A wchodzę w coraz to większą mgłę. Wejście na Skrzyczne. Czytałem, że jest bardzo łatwym wejściem. Ja bym porównał to do wejścia na Czupel. Też podobnie. Skala trudności. Nie są to trudne góry. Do schroniska PTTK zostaje 1,5 godziny. No i do Skrzycznego jakiś do Skrzycznego podobny czas. I póki co jestem sam na szlaku. Nikogo jeszcze nie spotkałem. A dziwne, piątek, nie pada. Ale może na weekendzie jest tutaj zatrzęsienie turystów. Gdzie teraz iść? Tam? Czy tam? Czy tam? Znak mi się skończył gdzieś w tym miejscu. Później już zniknęły oznaczenia szlaku. Chyba pójdę o tam.
ostatnie paręset metrów. Ale naprawdę się zrobiło tak ciepło, że wiem, odczuwalne dla mnie 25 stopni. Minęło dosłownie parę minut, 3 minuty. Mgły nie ma. Na dole jest, na górze nie ma. Przychodzi ten moment, że zostaje parę metrów do szczytu. I wtedy jak zostaje parę metrów do szczytu, mamy taką ścieżkę z korzeniami, z kamieniami, a po lewej stronie to będzie naprawdę niezły widok. Już widziałem, że tak powiem, zwiastun tego. Miałem takie jedno miejsce, gdzie można było fajnie to zobaczyć. Pięknie. Tak jak widzicie, tam widać jeden ze szczytów, tam widać jeszcze jeden, a tu wszędzie mgła, dolne części chmur, które wiszą nad ziemią. Ale to nieźle wygląda. Wieża widokowa na Skrzycznym. No, faktycznie wysoko. Dotarłem na Skrzyczne, 1250 metrów, 1257 metrów nad poziomem morza. Jak wspominałem wcześniej, Skrzyczne jest 21 szczytem w wykazie Korony Gór Polski. Jest najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego. A teraz czas na przybicie pieczątki. Pójdę jeszcze na Malinową Skałę, zielonym szlakiem, półtorej godziny i następnie na Przełęcz Salmopolską, kolejne półtorej godziny. Czyli do Szczyrku zejdę na godzinę 16, bo jest tak piękna pogoda, że aż szkoda nie wykorzystać tego. Było Skrzyczne, to teraz mamy Małe Skrzyczne. 1211 metrów nad poziomem morza. I zostaje mi 45 minut do Malinowskiej Skały. No chyba z 3 godziny jeszcze zejdzie. Po drodze mijam właśnie trasy Enduro. Szczyrk Enduro Trails. Teraz jestem przy Zbóju, wcześniej minąłem Hip Hopę. Ciekawe trasy, ale nie na mojej umiejętności. A jeszcze teraz z tym okiem. Nie dałbym rady zjechać. Jak żyć? Żyć tak, że każdy dzień jest
jak nowa historia. Czy żyć czekając non-stop na urlop, czekając na pogodę, nie wiem, czekając na podwyżkę, lepszy czas. Ja bym to porównał z wędrowaniem po górach. Wyobraźcie sobie, jestem teraz tutaj na szczycie, idę ze Skrzycznego w kierunku Malinowskiej Skały i mam piękną drogę wśród piękną drogę po szczycie tego pasma gór. I no teraz czuję się świetnie. Pogoda wspaniała. Nie pada, cóż chcieć więcej. Ale podejście też było super. Też było piękne. To zdobywanie metrów. I dlatego moje pytanie jest takie. Lepiej jest żyć czekając na coś, czy żyjąc każdym dniem? Słuchajcie, żyjąc każdym dniem, każdy dzień naszego życia jest nową przygodą. Żyjąc, czekając tylko na te najlepsze dni, ilość naszych dni zmniejsza się diametralnie. W drodze na Malinowską Skałę mamy jeszcze Kopę Skrzyczeńską. Wysokość 1189 metrów nad poziomem morza. Także kolejny szczyt z serii Beskid Śląski zaliczony. To mi wygląda na szczyt tej Malinowskiej Skały. Tak to się prezentuje. Jeszcze na to można wejść. No. 15 minutes later. No robi się trochę tak dziwnie, bo tutaj, patrzcie, tutaj już prawie nic nie widać. Taka mgła naszła. Nagle zamglone. Aż takie dziwne. Poczekać czy nie poczekać? Tylko czy to przejdzie? A jednak się udało. Jestem na Malinowskiej Skale. Widok przepiękny po prostu. Tu jest jeszcze chyba wyższy punkt. Zobaczymy, może stąd będzie jeszcze lepszy. Jakieś miejscowość jest widoczna. Myślałem, że to będzie Skobiała, ale nie zgadza mi się na mapach. No, tutaj jest jeszcze lepszy widok. Jest Pieczątka. Tam jest właśnie jakieś miasto. Chyba to wydawało mi się, że to jest Bielsko-Biała, ale Bielsko-Biała pokazuje mi, że jest tam? Nie wiem. Tak przynajmniej GPS pokazuje. Powinienem pójść na przełęcz Salmopolską czerwonym szlakiem. I z przełęczy Salmopolskiej na Salmopol. No i powinienem być na 17. w Szczyrku, więc to akurat byłby dobry czas. Dobra, spróbujmy. To nie szlak. To
to strumień wodny, ale czerwonym szlakiem płynie. Nieźle. Dołączyłem do niebieskiego szlaku, następnie wchodzę na ten niebieski. Tym niebieskim będę schodził aż do ulicy Salmopolskiej i już później ulicą Salmopolską już bezpośrednio do szczytu, tak żeby jeszcze na Bielsko-Białą zajechać na wieczór, piątek wieczór, żeby sobie spędzić na rynku. I plan jest taki, że nawet nie będę jechał się przebierać, tylko po prostu w tym co jestem, piwko jakieś wieczorne, i w taki sposób właśnie zakończymy czas spędzony w Bielsku Białej. Ale bagno. Dobra, trzeba iść przez rzekę jednak. Docelowo zostaje około godziny czasu do zejścia na ulicę Salmopolską. Już cały czas w dół będę szedł. Następnie już ulicą Salmopolską będę kierował się do Szczyrku, gdyż no już jest pora na to, żeby wracać do Bielska-Białej. Tak naprawdę nie wiem, o której ten autobus komunikacji Beskidzkiej jedzie, bo nie sprawdziłem. Nie wiem po prostu, który jedzie ostatni, więc wolę być wcześniej. I to by było na tyle dzisiaj. Dotarłem już do drogi asfaltowej i zmierzam w kierunku autobusu na Bielsko-Białą. Dzięki za wspólną wędrówkę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!